Witajcie kochani, rozpoczynamy kolejny dzień z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który jest niesamowity i który dzisiaj tak wspaniale mówi o sobie. 12 werset Ewangelii Jana, 8 rozdział. Jezus znowu powiedział do nich, do tłumów, do ludzi, gdzie byli wszyscy, uczniowie, faryzeusze, grzesznicy, celnicy. W ogóle, gdybyśmy popatrzyli sobie na to, gdzie Jezus chodził, gdzie spał, w jakich domach, to tam nie było różowo. A my często spodziewamy się takiego chrześcijaństwa usłanego różami. Tak, Jezus mnie zbawił, jestem sprawiedliwością, mam zaopatrzenie, mam pieniądze, mam pokój, la 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 la. A to nie jest droga Pańska. My jesteśmy wezwani do naśladowania Jezusa, a to nie jest bezpieczna droga. Chrystus daje nam bezpieczeństwo wieczne. On nas o nim zapewnił. My już jesteśmy zbawieni i mamy życie wieczne. Jesteśmy jedno z nim. I on nas wzywa do naśladowania, a nie do czerpania korzyści z krzyża. On nas wzywa do pójścia za nim, do przejścia tej drogi tak, jak on nią przeszedł, bo on pokazał nam drogę, która jest drogą Ojca. Drogę, która zbawia, która jest przesłaniem dla świata. I teraz ty, jeżeli decydujesz się i przestajesz gadać, a zaczynasz słuchać i mówisz: Panie, moje życie należy do Ciebie, zrób z nim co chcesz, co mam uczynić, to wtedy Bóg prowadzi Cię pod krzyż. On chce, byśmy my stali się całkowicie puści, by On mógł nas wypełnić swoim duchem i poprowadzić drogą, którą On chce nas prowadzić. Drogą, która często nie będzie łatwa, która będzie miała wiele przeciwności, ale które przejdziesz z Nim. Bo zobaczcie, cały świat pragnie pokoju i bezpieczeństwa. Cały świat pragnie zaopatrzenia, świętego spokoju, tego, żeby wszystko układało się jak po maśle. A w życiu Jezusa nic nie układa się jak po maśle, ale On jest ułożony wewnątrz z Ojcem i On chodzi po wodzie podczas sztormu. To jest chrześcijaństwo. Ufność i miłość. Dlatego my przestańmy chcieć siebie. Przestańmy chcieć swojego życia. Jezus mówi: kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. Zacznijmy pytać Jezusa, co mam uczynić? Panie, czego Ty pragniesz? Jak mam za Tobą podążać? Pokaż mi drogę. A On nam tą drogę wskaże przez swoje słowo i przez krzyż. I nie chodzi tutaj o cierpiętnictwo, bo są te dwie skrajności. Jedna skrajność to jest leżenie na kanapie i nie robienie niczego, Bóg mnie zbawił, jestem wypełniony i koniec. A druga skrajność to jest, wiecie, kręcenie tych biczów i lanie się po plecach. My jesteśmy wezwani do naśladowania, do podążania za Chrystusem, do przejścia tej samej drogi, którą On przeszedł w Nim. I ta droga będzie wyglądać inaczej. Inaczej wygląda droga moja, inaczej wygląda droga Twoja. Ale wszyscy jesteśmy w jednej drodze Chrystusa. Dlaczego? Bo On jest drogą i On każdego z nas prowadzi indywidualnie, ale po jednej drodze. I kiedy ludzie zaczynają szczerze szukać Chrystusa, nagle widzą, że wszyscy zmierzamy w jedną stronę. Że jesteśmy prawdziwie jedno w Nim.
że tu nie chodzi o przekonania, o kłótnie, o to, do jakiego kościoła ty chodzisz, bo co ty od Boga masz, a czego nie masz, czy Bóg ci błogosławi finansowo, czy nie. Wszystko przestaje się liczyć, a liczy się tylko Chrystus. I wtedy On naprawdę może działać przez twoje życie. Wtedy On to czyni. Bo ty stajesz się pusty, a On wtedy może cię wypełnić. I patrzcie, Jezus znowu powiedział do nich: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Wtedy idziesz drogą światła. Jesteś rozświetlony, jesteś lampą dla innych. Będzie miał światłość życia. Ta światłość życia będzie płonąć w twoim wnętrzu. I będziesz lampą dla innych, drogowskazem do Chrystusa, bo sam Jezus świeci w tobie i przez ciebie. I powiedzieli więc do Niego, kto? Faryzeusze. Ty świadczysz sam o sobie, a twoje świadectwo nie jest prawdziwe. Odpowiedział im Jezus. Chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak moje świadectwo jest prawdziwe. Bardzo mi się to podoba. Znowu, Jezus jest pewny Ojca w sobie, tego co robi. I oni mu mówią, ty mówisz sam o sobie, twoje świadectwo nie jest prawdziwe. A on staje i mówi, ja mówię sam o sobie, ale moje świadectwo jest prawdziwe. Czyli kwestia jest taka, ty robisz to tak i tak, dlaczego to robisz? A Jezus staje, bo tak. Bo tak prowadzi mnie Ojciec. Mówię sam o sobie, moje świadectwo jest prawdziwe. I to, że wy w nie nie wierzycie, to jest wasz problem. Moje świadectwo jest prawdziwe. To jest stałość serca w podążaniu za nim. Jezus mówi dalej. Chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak moje świadectwo jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Skąd bierze się pewność Jezusa? Z poznania, z pewności Ojca. Lecz wy nie wiecie, skąd przyszedłem i dokąd idę. I znów mówi do nich, wy tego nie wiecie. A więc jeżeli ty nie wiesz, nie znasz Pana, będziesz miotany falami i nigdy nie będziesz wiedział, co jest Chrystusowe, a co nie. Dopóki nie poznamy Chrystusa i nie będziemy w Nim ugruntowani, my nie będziemy wiedzieć, co mamy robić. I mogą ludzie nam mówić, chodź dla Pana, zrobimy szopkę w kościele. Chodź dla Pana, zrobimy takie i takie dzieło. Chodź dla Pana, zrobimy festyn. Chodź dla Pana, zrobimy rytuał, mszę, uzdrowienie, tace. Tyryryry, tyry, ty, 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 ty. A Jezus stoi i mówi, czy ja chcę od was tego, byście wy to robili? Przyjdźcie i poznajcie mnie, to będziecie wiedzieć, jaka jest moja wola, dokąd idziecie, dokąd was prowadzę, dokąd zmierzacie. Przyjaciele, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Wiecie, jak można być zmęczonym takim poszukiwaniem Boga w miejscach, gdzie Go nie ma? Ja byłem tak zmęczony kiedyś, bo myślałem, że swoim działaniem ja się tak wspinam do tej świętości i że mogę to wszystko tak po swojemu zrobić. A Jezus przyszedł, uwolnił mnie przez prawdę i rozpromienił moje serce. I to, że ja tutaj siedzę i się z wami modlę, to jest dla mnie radość i przywilej. Ja czekam na ten czas, kiedy będę mógł nagrać film. I cieszę się, że mi towarzyszycie w tym. Ale chodzi o poznanie Pana. To jest klucz. I dalej mówi Jezus.
Wy sądzicie według ciała, ale ja nie sądzę nikogo. A choćbym i sądził, mój sąd jest prawdziwy, bo nie jestem sam, ale jestem ja i Ojciec, który mnie posłał. I tak jest zawsze z tobą. Ojciec jest z tobą. Jezus jest z tobą. I nigdy nie jesteś sam. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją obecność, za Twoje zapewnienie. Za to, że Ty jesteś miłosierny. Jezus mówi, że nikogo nie sądzi, bo sąd na świecie się już wydarzył. Jezus przyszedł, objawił światłość i ci, którzy w nią wchodzą, mają życie, bo wierzą w Chrystusa. A ci, którzy w nią nie wchodzą, odrzucają światłość i wybierają śmierć. Ja Ci dziękuję, Panie, za Twoje miłosierdzie, bo Ty przyszedłeś zbawić to, co zginęło. I dziękuję Ci, że nas odnalazłeś i zszedłeś po nas w największe zarośla przepaści grzechu. Amen. Dobrego dnia, kochani. Jo.